Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym żegnamy się z rokiem szkolnym 2023-2024. Chcemy pożegnać go bardzo uroczyście z udziałem naszego pana dyrektora, wychowawców, nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjnych szkoły, uczniów oraz zaproszonych gości, których serdecznie witamy. Proszę wszystkich. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, drogi księże Januszu Mackiewicz, przewodniczący Rady Rodziców pani Jacku Buczyński, z wielką radością i dumą witam Was na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego. Ten wyjątkowy dzień jest pełen emocji i wspomnień, podsumowań naszych wspólnych wysiłków oraz planów na przyszłość. Dzisiejsze spotkanie to również czas, by podziękować tym, którzy szczególnie przyczynili się do sukcesów naszej społeczności szkolnej. Edukacja odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka. To ona kształtuje nasze umiejętności, rozwija nasze talenty i pozwala nam zrozumieć świat wokół nas. Dzięki niej stajemy się bardziej świadomymi obywatelami, zdolnymi do podejmowania mądrych decyzji i odpowiedzialnych działań. Wiedza i doświadczenia zdobyte w szkole są fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość. Edukacja to nie tylko nauka z podręczników, ale także rozwijanie empatii, zdolności interpersonalnych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami. Każdy dzień spędzony w szkole to inwestycja w naszą przyszłość, która przynosi owoce przez całe życie. Witam serdecznie wszystkich zebranych na pierwszej w naszej szkole uroczystości wręczenia uczniowskich Oscarów. Inspiracją do ich ogłoszenia były dla nas filmowe Oscary rozdawane co roku w Los Angeles. Podobnie jak robią to Amerykanie, ogłosiliśmy nominacje w kilku kategoriach. Uczniowie klasy siódmej podsumowali wasze szkolne życie. W podziękowaniu za wspólne spędzone chwile przyznali nagrody. Poznajmy zwycięzców. Śmiech to zdrowie, to dewizja powinna towarzyszyć nam na co dzień. W naszej szkole są uczniowie, którzy bez względu na czas, miejsce i okoliczności zawsze dopisuje humor. To pozwala nam zachować pogodę ducha nawet w najtrudniejszych chwilach. Tak więc jednego spośród tych ósmoklasistów nagradzamy Oscarem. Gorący uśmiech. Nagrodę otrzymuje Dawid Rafalak. Poznajcie Dawida, ucznia, który właśnie zdobył prestiżowego Oscara w kategorii Gorący uśmiech. Dawid to prawdziwy mistrz uśmiechu, który potrafi rozjaśnić każdy dzień swoim niezrównanym blaskiem. Dawid to chodząca definicja radości. Jego uśmiech jest tak ciepły, że mógłby topić lody na biegunie północnym. Kiedy Dawid się uśmiecha, nawet najbardziej ponure dni stają się słoneczne. Na lekcjach ma niezwykłą zdolność do rozładowania napięcia. Kiedy nauczycielka pani Ziółkowska zadaje trudne pytanie, a cała klasa milczy, Dawid podnosi rękę i mówi: nie wiem, ale mogę się do was wszystkich uśmiechnąć. Nawet pani Ziółkowska nie może powstrzymać śmiechu. Gratulacje, Dawidzie. Dzięki tobie szkoła jest jaśniejszym i szczęśliwszym miejscem. Prosimy o kilka słów laureatów. Dziękuję bardzo za nagrodę. Zapraszamy teraz na scenę roztańczone wschodzące gwiazdy z klasy pierwszej. Powitajmy ich brawami. Thank you.
szkole jest wiele utalentowanych uczniów, ale jedną z najbardziej niezwykłych jest dziewczyna, która śpiewa tak dobrze, że nauczyciele zrywają się na dźwięk jej głosu nawet poniedziałkowe poranki. Zaczęła śpiewać jeszcze zanim nauczyła się mówić. Podobno jej pierwsze słowo brzmiało bardziej jak wysokie C niż zwykłe mamo. Na każdej szkolnej akademii, gdy tylko bierze mikrofon do ręki, wszyscy wstrzymują oddech. Nawet szkolne dzwonki w tym czasie przestają działać, żeby nikt nie przegapił ani nutki jej występu. Poznajcie Ewelinę, uczennicę, która właśnie zdobyła prestiżowego Oscara w kategorii słowiczy głos. Ewelina to prawdziwa mistrzyni śpiewu, której głos potrafi zaczarować nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Dochodząca orkiestra symfoniczna. Jej śpiew jest taki piękny, że ptaki przestają ćwierkać, aby jej posłuchać. Kiedy Ewelina śpiewa, cała szkoła zamienia się w salę koncertową. Na lekcjach zawsze wprowadza muzyczny akcent. Kiedy nauczycielka pani Ulicka pyta o stolicę Francji, Ewelina odpowiada śpiewając: Paryż, miasto miłości. Cała klasa bije brawo, a pani Ulicka myśli o założeniu chóru. Ewelina to uczennica, która swoim głosem zaraża wszystkich dookoła. Jej talent do śpiewu, niezwykła charyzma sprawiają, że każdy czuje się lepiej w jej towarzystwie. Dlatego Oscar, słowiczy głos, należy się właśnie jej. Nagrodę w kategorii słowiczy głos otrzymuje Ewelina Cichocka. Gratulacje Ewelino, dzięki Tobie szkoła brzmi lepiej niż kiedykolwiek. Prosimy o kilka słów, najlepiej śpiewających oczywiście. Dziękuję bardzo za Oscar. Thank you.
osiągłem, jak Byron, bo raz mamy magię i matematykę.
kiedy nauczycielka, pani Cegiełka, prosi o rozwiązanie równania, Szymon wstaje i mówi: równanie jest jak przepis na ciasto. Musisz mieć właściwe proporcje i cierpliwość, a oto gotowy deser. Nawet pani Maria się uśmiecha. Szymon Rosiński to uczniak, który potrafi połączyć smak i matematykę w niezwykły sposób. Jego kulinarne arcydzieła i zdolności liczenia sprawiają, że każdy dzień w szkole smakuje jak wyjątkowe przyjęcie. Dlatego Oskar, mistrz patelni i liczydła, należy się właśnie jemu. Prosimy jeszcze raz o brawa i kilka słów do młodszych uczniów. Bardzo dziękuję, że ta nagroda akurat przypadła do mnie. Zapraszamy teraz do wysłuchania utworu w wykonaniu naszej gwiazdy. Przed Wami Maria i jej słowiczy głos. Prosimy o brawa.
ucznia, który właśnie zdobył prestiżowego Oscara w kategorii Bratnia Dusza. To prawdziwa inkarnacja empatii i wsparcia. Zawsze gotowy pomóc i wesprzeć każdego w potrzebie. Na przerwach jest jak stróż anioł, gotowy pomóc każdemu, kto tego potrzebuje. Kiedy ktoś wszedł z drogi, Sebastian pojawia się i mówi: potrzebujesz towarzysza na lunch? Nie martw się, jestem wolontariuszem do jedzenia. Cała szkoła czuje się bezpieczna w jego obecności. Na lekcjach potrafi rozluźnić atmosferę, nawet najbardziej napiętych sytuacjach. Kiedy nauczycielka, pani Cieślak, zadaje trudne pytanie, a klasa milczy ze strachu, Sebastian podnosi rękę i mówi: nawet najlepszy nauczyciel potrzebuje czasem odrobinę wsparcia, prawda? Cała klasa przytakuje, a pani Małgorzata wzrusza się na widok takiej solidarności. Sebastian to uczniak, który jest jak słoneczna pogoda w szkolnej rzeczywistości. Jego wsparcie i empatia sprawiają, że każdy czuje się mile widziany i doceniony. Dlatego Oscar Bratnia Dusza należy się właśnie jemu. Gratulacje, Sebastianie. Dzięki Tobie szkoła jest jak wielka, przytulna rodzina. Poprosimy o ostatnie przytulacje dla młodszych kolegów. Który jest zwycięzcą prestiżowego Oscara w kategorii Złoty Kaganek Oświaty. To prawdziwy, oświecony umysł szkoły, którego wiedza i pasja do nauki rozjaśniają najciemniejsze zakamarki klasy. To chodząca encyklopedia, której baterie nigdy się nie wyczerpują. Kiedy nauczyciele czegoś nie wiedzą, mówią: zapytajmy Adama i wszystko stanie się jasne. Plotki głoszą, że Google próbuje go zatrudnić jako swoją nową funkcję Zapytaj Adama. Gratulacje, Adamie! Zapraszamy do nas! Dzięki Tobie każda lekcja jest najjaśniejsza i pełna uśmiechu. Na przerwach Adam zamienia się w mobilne centrum wiedzy. Kiedy ktoś ma problem, zadaniem domowym Adama przychodzi z pomocą. Kiedy Ewelina pyta: Adam, co to jest fontany? Odpowiada: to małe paczuszki światła, jak mini paczki Mikołaja. Tylko nie można ich zjeść. Adamie, poprosimy o kilka słów dla Twoich naśladowców. No to dziękuję mamie, tacie, w szczególności rodzicom. No. Przed nami dziewczyna guma, Marianna. Poznajcie uczennicę, która właśnie zdobyła prestiżowego Oscara w kategorii Ostoja Spokoju. To prawdziwy mistrz zen, który potrafi utrzymać spokój nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Jest jak chodzący detoks od stresu. Kiedy wszyscy biegają w panice przed sprawdzianem, ona siedzi z herbatą z melisy i mówi: spokojnie, to tylko test. W końcu to nie konkurs kulinarny. Kiedy nauczycielka pani Zieleniecka zapowiada niezapowiedzianą kartkówkę, ona tylko się uśmiecha i mówi: kartkówki są jak niespodzianki. Nie zawsze są fajne, ale uczą nas radzenia sobie z nieoczekiwanym. Cała klasa bierze głęboki oddech, a pani Edyta zastanawia się nad dołączeniem do klubu jogi. Gratulacje, Agato. Zapraszamy na scenę. Dzięki Tobie szkoła jest pożyteczna w dziesięciu miejscu. Agata to prawdziwa ostoja spokoju, która swoim spokojem zaraża innych.
Dzięki niej każda sytuacja staje się mniej stresująca, a jej przyjaciele i nauczyciele wiedzą, że mogą liczyć na jej zen w każdej chwili. Dlatego Oskar, ostoja w pokoju, należy się właśnie jej. Gratulujemy. Prosimy o brawo. Aby nie denerwować Agaty, zapraszamy do wysłuchania piosenki w wykonaniu ulubieńca damskiej części publiczności. Przed Państwem Alibaba. Kiedy on zaczyna rozmyślać, wszyscy wiedzą, że szykuje się coś wielkiego. Na lekcjach zawsze zadaje najtrudniejsze pytania. Kiedy nauczycielka pani Ziółkowska mówi o historii starożytnego Egiptu, ten podnosi rękę i pyta: a co jeśli piramidy były stacjami kosmicznymi? Nauczycielka jest zdumiona, a klasa zaczyna nową debatę. Miłosz, bo tak ma na imię zwycięzca na tej kategorii. To uczeń, który swoją nieustanną walką z myślami inspiruje wszystkich dookoła. Jego pytania i refleksja sprawiają, że każdy dzień w szkole jest pełen
intelektualnych przygód i śmiechu. Dlatego Oskar, walczący z myślami, należy się właśnie jemu. Gratulacje, Miłoszu. Dzięki Tobie szkoła jest miejscem pełen filozoficznych debat i niekończących się pytań. No, dziękuję bardzo. A propos starożytnego Egiptu, na pewno piramidy zostały zbudowane przez kosmitów. Przed Państwem kolejna kategoria. Poznajcie nauczycielkę, która właśnie zdobyła prestiżowego Oscara w kategorii Wychowawca Roku. Ta kobieta to prawdziwy skarb wśród pedagogów, której ciepło, mądrość i poczucie humoru sprawiają, że każdy dzień w szkole jest wyjątkowy. To chodząca encyklopedia cierpliwości i empatii. Jej obecność w szkole jest jak promyk słońca w pochmurny dzień. Kiedy wchodzi do klasy, nawet najtrudniejsze tematy stają się łatwiejsze do zrozumienia. Zawsze jest gotowa, by wysłuchać i pomóc. Kiedy ktoś ma zły dzień, wie, że uśmiech, ciepłe słowo, od niej potrafią zadziałać cuda. Nie martw się, wszystko się da rozwiązać. A teraz chodźmy, zróbmy to razem, mówi, a uczniowie czują, że mają w niej prawdziwą opokę. Laureatka to nauczycielka, która swoją pasją, humorem i troską o uczniów sprawia, że każdy dzień w szkole jest wyjątkowy. Jej oddanie i ciepło uczyniły ją ulubienicą całej szkoły. Dlatego Oskar, wychowawca roku, należy się właśnie jej. Gratulacje! Pani Beato, zapraszamy! Dzięki Pani, szkoła jest miejscem pełnym radości i inspiracji. Prosimy o brawa! Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Jak potok płynie czas, za chwilę razem nie będzie nas. O, jak ty pięknie rymujesz, aż żal kończyć spotkanie. Niestety nasza gala dobiegła końca. Wierzymy, że traficie do nowych szkół, nowe mury, do nowych klas i nauczycieli. Wierzymy, że dokądkolwiek idziecie, jakąkolwiek szkołę wybierzecie, będziecie zadowoleni i będziecie w niej odnosić sukcesy. Każdy z was na własną miarę. Idąc dalej naprzód przez życie, wspomnijcie raz po raz czas, który spędziliśmy tutaj razem, w tej szkole, a za rok wypatrujcie nas wśród młodszych klas waszych nowych szkół. Choć przyszedł czas pożegnania, nie mówimy wam żegnajcie, ale do widzenia. Właśnie otrzymałem wiadomość, że ósmoklasiści przygotowali kilka słów dla wszystkich zgromadzonych. Zapraszamy, scena należy do was. Drodzy nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy, dziś jest dla nas wszystkich wyjątkowy dzień. Dzień, w którym kończymy jeden z najważniejszych etapów naszego życia. Po 8 latach wspólnej nauki, przygód i doświadczeń nadszedł czas, by pożegnać się z naszą szkołą podstawową i otworzyć nowy rozdział w naszej edukacyjnej podróży. Chcielibyśmy rozpocząć nasze pożegnanie od serdecznych podziękowań dla naszych nauczycieli. Drodzy nauczyciele, to dzięki wam zdobyliśmy wiedzę, która otworzyła przed nami drzwi do świata pełnego możliwości. Wasza cierpliwość, zaangażowanie i pasja były dla nas inspiracją każdego dnia. Dziękujemy za każdą lekcję, za każde słowo wsparcia i za każdą chwilę poświęconą naszym pytaniom i wątpliwościom. Wasza praca to coś więcej niż tylko przekazywanie wiedzy. To kształtowanie naszych charakterów i wartości, które będą nam towarzyszyć przez całe życie. Dziękujemy również wszystkim pracownikom szkoły. Rodzice, wasze wsparcie było dla nas nieocenione. Dziękujemy za każde poranek, kiedy budziliście nas do szkoły, za każdą pomoc w odrabianiu zadań domowych i za każde ciepłe słowo otuchy. Wasza wiara w nas dodała nam skrzydeł, a wasza miłość była motorem napędowym do pokonywania wszelkich trudności.
Koleżanki i koledzy, to wy byliście naszymi towarzyszami w tej wielkiej przygodzie, jaką była szkoła podstawowa. Razem śmialiśmy się, płakaliśmy, cieszyliśmy się sukcesów i wspieraliśmy w trudnych chwilach. Każdy z was jest coś wyjątkowego dla naszego szkolnego życia. Dziękujemy wam za przyjaźń, za wszystkie wspólne chwile, za zrozumienie i wsparcie. Dziś opuszczamy mury tej szkoły, ale nie zapominajmy o tym, co tutaj przeżyliśmy. Zabierzmy ze sobą wspomnienia, które będą nas prowadzić przez kolejne etapy życia. Niech te 8 lat będzie dla nas fundamentem, na którym zbudujemy naszą przyszłość. Przed nami nowe wyzwania, nowe cele i marzenia do spełnienia. Wierzę, że każdy z nas odnajdzie swoją drogę i osiągnie sukcesy, o jakich marzy. Bądźmy odważni, nie bójmy się marzyć i dążyć do celu, pamiętając o wartościach, które wynieśliśmy z tej szkoły. Na zakończenie chcielibyśmy życzyć wszystkim powodzenia w dalszej nauce i życiu osobistym. Nie każdy z nas znajdzie swoje miejsce w świecie i realizuje swoje marzenia. Dziękujemy wam za te wspólne 8 lat i za wszystkie wspomnienia, które będą nam towarzyszyć przez całe życie. Dziękujemy!